aby przeciwdziałać takim praktykom. Pan Marek Jurek ma głos. Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, jeżeli ten fragment wstępu do traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o inspiracji religijnym dziedzictwem Europy, ma mieć realne znaczenie, a nie być tylko dyplomatycznym ozdobnikiem, powinniśmy wspólnie pamiętać o rocznicach takich jak 1050-lecie Chrztu Polski. Szkoda, że dzisiaj przewodniczący naszego parlamentu nie skierował do naszego społeczeństwa żadnego przesłania z tej okazji. Tym bardziej, że 50 lat temu obchody 1000-lecia Chrztu Polski stanowiły kamień milowy na drodze ku wolności naszego narodu, a więc również na drodze, która przyniosła wolność innym narodom Europy i bezpieczeństwo wszystkim. Tamte wydarzenia pokazują, że cywilizacja chrześcijańska jest nie tylko naszym dziedzictwem, ale w czasach współczesnych była również oparciem dla naszej wolności. Jest ciągle naszą nadzieją. Dziękuję bardzo. And now Mr. Couso. Pan Couso. Gracias, señora presidenta. Dziękuję, pani przewodnicząca. Uchodźcy, którzy trafiają na wybrzeża Unii Europejskiej, liczą tysiące osób, które zasługują na szczególną ochronę.